Jak dotąd w historii kina mieliśmy wiele spektakularnych momentów, kiedy technologia wkraczała i od razu odgrywała główną rolę. Tak między innymi stało się również z dronami. Do czasu wejścia na stałe dronów na plan filmowy wykorzystywane były głównie helikoptery właśnie do kręcenia tego typu scen z powietrza. Wiadomo jak helikoptery, przede wszystkim bardzo duży budżet, wymagają niesamowitego budżetu. Druga sprawa, że jednak helikoptery umożliwiają ujęcia z daleka, nie są w stanie nam umożliwić bezpośrednich ujęć na naszego głównego bohatera czy na nasz obiekt z bliska. Nie mają takiej elastyczności. Muszą mieć bardzo dużo miejsca, też nie wszędzie są w stanie polecieć. I właśnie wejście dronów na rynek kinematografii, zawodowej kinematografii, zrewolucjonizował zupełnie ujęcia powietrzne. I już po wejściu dronów właściwie to tylko fantazja i możliwości operatorów właśnie samych dronów i kamer umożliwiły niesamowite ujęcia. W 2012 roku ukazał się kolejny odcinek Bonda, mianowicie Skyfall, i od razu wszedł na pierwsze strony gazet, na czołówki wszystkich newsów, a scena pościgu motocyklowego po dachach Istanbulu przeszła do właśnie legend światowej kinematografii. Dzięki wykorzystaniu drona przy kręceniu tych scen mieliśmy okazję zobaczyć z perspektywy, w jakim miejscu rozgrywa się akcja, ale też mieć bezpośrednie spojrzenie, bezpośredni przegląd tego, co się dzieje właśnie u naszego głównego bohatera. Drugim spektakularnym przykładem wykorzystania dronów w kinematografii to Jurassic Park i na pewno fantastyczna scena lotu pterodaktyla. Wiadomo, w tym momencie mamy możliwość pokazania dokładnie perspektywy z punktu widzenia okiem naszego dinozaura i każdy może się tak poczuć. Słuchajcie, na pewno drony wykorzystywane w profesjonalnej kinematografii, światowym kinie, to są drony, które kosztują 500 000 złotych i więcej. Same kamery są warte kilkaset tysięcy złotych. Do tego oktokopter i cały komplet plus wyszkolona załoga, ubezpieczenia i tak dalej. Więc są to maksymalne nakłady na produkcję. Jednocześnie te czasy lotu są niewielkie, więc tutaj jeszcze jest, myślę, dużo do zrobienia i jeszcze jesteśmy w stanie wiele ciekawych momentów prześledzić. W wielu filmach, kiedy oglądamy akcje, kiedy oglądamy ujęcia i nie zwracamy uwagi na to, w jaki sposób mogły być nakręcone, właśnie nie mamy tej świadomości. Dopiero później, po wielu powtórkach, jesteśmy w stanie mniej więcej ogarnąć, w jaki sposób nagrano te sceny. I podobnie było na przykład w Grze o Tron. Zwróćcie uwagę, tamta scena jest zupełnie inna, dlatego że nie mamy takich pełnych powietrznych ujęć z dużą perspektywą. Bardziej jesteśmy pod arkadami, jesteśmy w, można powiedzieć, w bryle pomieszczenia, ten przelot znajdujemy się. I właśnie to, że wykorzystano w tej scenie oktokopter, naprawdę niesamowite wrażenie robi. Dlatego, że jesteśmy blisko głównego charakteru, jednocześnie jesteśmy dość daleko i pokazujemy akcję z perspektywy. W kinie możemy spotkać też niesamowite sceny, które są kręcone nie tylko kamerami za 500 000 złotych, nie tylko jest to Arri Alexa i nie tylko są to oktokoptery. Jak spojrzycie, czasami te sceny są kręcone małymi dronami, dlatego że nie sposób jest przelecieć oktokopterem, potężnym oktokopterem właśnie przez niewielkie przestrzenie. I tutaj chciałem pokazać niesamowity przykład, a mianowicie wykorzystanie drona w przypadku ujęć do filmu Underground. Underground sezon 2017, tam mamy taką scenę niesamowitą, kiedy nasza bohaterka dowiaduje się, otrzymuje wiadomość i przemieszcza się bezpośrednio, widać, że nabiera nas rozpędu, sprawa niecierpiąca zwłoki, pędzi przez budynek, wybiega z budynku, skręca na prawo. Fantastycznie ujęte, genialna scena, niepowtarzalna w żaden inny sposób i tutaj trzeba oddać wielki szacun do autorów zdjęć właśnie za to ujęcie. Słuchajcie, kończąc ten wątek, chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do udziału w konkursie. Mówiłem o nim już na latającej kawie ostatniej w środę. Żeby wziąć udział w tym konkursie, trzeba zasubskrybować kanał, ale także przesłać do mnie maila z Waszym ulubionym filmem, gdzie właśnie wykorzystano ujęcia z powietrza. Bardzo dziękuję Wam serdecznie za uwagę i życzę fantastycznych wielu ujęć właśnie Waszych dronowych, rozwijania Waszej pasji, ale także coraz lepszych lotów, bezpieczniejszych i spektakularnych efektów. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!